Cześć, pogadajmy o tyłkach, a właściwie o siadełkach, bo ostatnio kupiliśmy sobie na AliExpress nowe. Tak wyglądały moje stare, które dostałem od Pro Xa na testy, natomiast to już szydełko z AliExpress. Więcej o nim będzie w filmiku. Natomiast to szydełko Dominiki. Jak wypadły? Cóż, na razie zrobiliśmy krótką trasę, tak około 50 km i chcielibyśmy zobaczyć też, jak to wyjdzie w dłuższych trasach, jak 100 plus. Natomiast na razie aura nie pozwalała na takie trasy, w związku z tym musicie trochę poczekać. No i my jesteśmy teraz właśnie na przejażdżce, krótkiej, bo krótkiej. Pierwszy etap testów wewnętrznych. Tak, albo zewnętrznych. Wewnętrzno-zewnętrznych. Dzisiaj mamy do przejechania tak 50 km. Niestety ma padać, dlatego też nic dłuższego nie jest. I teraz o samych siodełkach, bo generalnie są to siodełka kupione na Ali. Skąd w ogóle pomysł na nowe siodełka? Dominice siodełko, które dostała od XLC, zaczęło się pruć, nazwijmy to w ten sposób, i zaczęło obcierać spodenki od wewnętrznej strony ud. W związku z tym, żeby nie niszczyć sobie... Różna, bo to mnie nie obcierało. No, żeby nie niszczyć sobie ciuchów, no. Po prostu nie narzekała na tamto siodełko, po prostu się zużyło. No. I żeby to jakby dalej nie postępowało, to myślała nad zmianą siodełka. A ja wpadłem na YouTube na filmik na kanale Everything's Been Done. Miał o tym filmik i go wrzucę w opisie. Kupił siodełko. Jeżeli ktoś się orientuje, to znanej marki ze Stanów Zjednoczonych. Na S. Ja generalnie nie szukałem siodełka, ale jako że Dominika sobie musiała kupić siodełko, no to też sobie kupiłem, ale już troszeczkę inne, tańsze, zaraz trochę więcej na przebitkach. Nie pamiętam, jakiej marki jest siodełko Dominiki, w sensie tej chińskiej marki. Moje jest firmy Riot. Też gdzieś było polecane w filmikach innych, kolejnych. A wczoraj byłam nawet na tej aukcji? Znaczy generalnie Riot... I czytałam, ale nie pamiętam totalnie. Riot generalnie jest dość popularną marką, jeżeli chodzi o karbonit. O, i tu teraz zatrzymamy się, gdyż oba siodełka są wykonane w pełni z karbonitu. A jak wiadomo, aero to wszystko, a karbonit to życie. W związku z tym też musiałem sobie kupić karbonowe siodełko, czyli pręty i skorupa, natomiast tutaj wyściółka jest... Ze skóry owczej. nie wiem. Tak, zrobiona jest w technologii 3D, czyli drukiem. Tak samo zresztą moje. Ciekawa faktura, taki plaster miodu, nazwijmy to. No Dominika ma troszeczkę tutaj tą warstwę jeszcze... nie wiem jak to nazwać, nie widać tego plastra miodu, natomiast pod tym tutaj ładnym, że tak powiem, wyściełaniem znajduje się mniej więcej coś podobnego jak w tym. Ceny Dominiki około 300 zł? 330 na 330. Moje około 200, 230 chyba, coś takiego, chyba, czyli stówkę taniej. Wagi widzieliście wcześniej, ale mniej więcej powiem, że Dominiki chyba ma 200, nie 200, 190 gram, moje ma 160, trochę mnie to przerażało, jednak nie ważę 50 kg i mam nadzieję, że nie pęknie. Generalnie karbon jest ładnie zrobiony, nie ma tam żadnych dziwnych załamań, czyli ta skorupa jest taka równokratkowana. Tak samo zresztą dobrze wyglądają pręty. U Dominiki, kurczę, nie pamiętam, czy u Ciebie, u Dominiki nie widać dołu, bo jest polakierowany najwidoczniej jakimś tam, jakąś farbą i tego nie widać. Wykonanie, ja mam to zaraz na... Pozostawia wiele do życzenia. Zaraz Wam to na przebitkach dam i sobie zobaczycie, natomiast myślę, że to jest akurat spowodowane albo początkiem druku 3D, albo końcem druku 3D. Nie wiem jak to działa, to też musi być jakoś przylepione, przyklejone do czegoś i to się po prostu drukuje. U mnie takich rzeczy nie widać. Generalnie siodełka zrobione są dość ładnie, równo, nic nie odstaje za bardzo. Wszystko jest takie spójne i i wygląda dobrze. Ale na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że to siodełko jest totalnie niewygodne, jak tak patrzę na nie. Nie wiem, na widok to tych moje? Właśnie rzeczy boli mnie dupa. Znaczy tak, ja znalazłem też informację, że faktycznie niektórym ten plaster miodu, który jest odkryty, przeszkadza, bo po prostu najzwyczajniej w świecie pociera nam nogawkę, nogę, cokolwiek. Albo też może uszczypnąć, tak? Gdy się zamknie jeden bok do drugiego. Siadasz na siodełko, już nie schodzisz. Nie schodzisz, jak rak. Natomiast u Dominiki to jest troszeczkę inaczej. No nie będzie tak łapać nam nogi, bo nie ma też czym za bardzo. Podobno Dominiki siodełko jest prawie identycznie wygodne jak to z znanej marki. Co do wygody na razie nie mogę się wypowiedzieć, czy są dużo bardziej wygodne od naszych poprzednich. Znaczy moje poprzednie było mega wygodne, także tak. To było siodełko stworzone dla mnie dosłownie, mam wrażenie, tak. Chociaż jeszcze z drugiej strony mój zadek nie jest wymagający co do siodełka. Mój bardziej. Poprzednie siodełko, które dostałem od Pro Xa, triatlonowe, w miarę twarde, mi pasowało. To na razie powiedziałbym, że jest odczuwalne tak samo jak tamto, więc nie ma tutaj większej różnicy, ale też nie mamy na razie przejechanych 100 km na raz, chociażby na tych siodełkach, więc... Znaczy ja bym chyba największy test bym zrobiła, bo na tamtym siodełku spokojnie, bez spodanek z wkładką, ja przejadę 50 km i mnie nic nie boli ogólnie, więc nie wiem, czy tutaj też tak nie zrobić. No wiesz, siadasz z tą wkładką, no to co, to też jest jakoś tak... No, generalnie musi być wygodne ogólnie, wiadomo, że tak, generalnie i tak ludzie jeździ z wkładką. Też zależy, czy wkładka będzie tak samo, nie wiem, gęsta, czy nie będzie bardziej jakoś tam ugniecona niż jak jeździłaś na wcześniejszym siodełku. No tak, no. Więc najlepiej sprawdzić faktycznie, tak jak mówisz, na gołej, nazwijmy to, pupie i wtedy się przekonać, czy... Na gołej życi. Tak, na życi, czy to działa, czy to nie działa w taki sposób. Zaraz ktoś mi napisze, że jestem nienormalna, że jeżdżę bez wkładki. No, czasem jeżdżę. Czasem jeździ. Generalnie jeszcze jaka jest tutaj różnica między tymi siodełkami, to nosek, przód, nie wiem jak to nazwać. Mój jest dość szeroki i trochę to czuć. Natomiast na razie... Po prostu za grube uda. Za grube uda, no. Znaczy, nie, nawet nie uda, tylko bardziej uciska gdzieś tam, no niech będzie w pachę. Natomiast Dominiki tutaj jest bardziej smuklejsze, tył chyba siodełka jest troszeczkę szerszy u Ciebie, ja dobrze kojarzę, ale pewien nie jestem. I moje mi się bardziej podoba. A mi moja. Tak? Znaczy nie wiem. Siodło jak siodło. Moje też zauważyłem. Siodło z dyskontu usmarowane sosem. No. Tylko nie jest. Zauważyłem też w moim na przykład, jak nie było zamontowane jeszcze na rowerze, że jeden ten bok tutaj jest jakby troszeczkę niżej, tak jakby ono było lekko krzywe. Na szczęście nie czuć tego. Nie wiem, czy to jest gdzieś krzywizna na prętach, czy po prostu ta skorupa jest jakoś krzywa, albo ten jeden bok jest po prostu dłuższy, nie wiem, nie mierzyłem. Zobaczymy. Kładłeś to na poziomniku? Poziomnicę? Nie pamiętam. W sensie, żeby sprawdzić poziom... No. Nie. Możesz telefon na położyć. No ale teraz nie położę, bo teraz nie położysz, bo nie musiał być na prostym. Czy polecamy, to się jeszcze jakby okaże, bo no mówię, nie przejechaliśmy jeszcze dłuższego dystansu. Zobaczymy, jak z tego wybrną siodełka. Mam też nadzieję, że nie pierdykną. Bo to jak jadę, to no, ale mam... to moje poprzednie też było karbonowe. Ale ty, tak, tylko ty miałaś pręty i miałaś firmę, która w jakiś tam sposób, powiedzmy, dba o jakość. Natomiast no, oba siodełka podobno wyjechały z fabryk, które, że tak powiem, są dość, nie wiem, niezawodne, tak to nazwijmy. No, i etyczne. Jakby nie patrzeć, nawet na polskim YouTubie pojawiają się recenzje karbonowych elementów roweru typu koła, czy na Facebooku gdzieś na grupie AliExpressowej też się pojawiają, też ludzie może nie tyle promują, co polecają pewne... że to i tak wyjeżdża wszystko z tych samych fabryk, tylko No. Albo ktoś sprzedaje to pod jakąś bardziej znaną marką, albo się kupuje na AliExpress. Dla mnie to są te same rzeczy, a nie oszukujmy się, znaczy te same albo podobne. Bo... Znaczy... No dobra, no nieważne, mówię bardzo, bardzo ogólnie. No. A ja nie wydałabym 1500 zł na siodełko. Tak, sorry. Bo generalnie Dominiki siodełko oryginalne kosztuje około 1500 zł. Moje nie wiem, bo nie wiem, które to jest siodełko. Czy to jest Selle Italia, czy to jest Fizik, nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale też myślę, że w okolicach 1000-1500 zł by trzeba było wydać. A tak mamy za ułamek kwoty, tutaj znaczków nie ma. No ogólnie nawet nie wiedziałam, po prostu powiedziałaś, o widziałam na YouTubie, ludzie polecają to siodełko. No, tak, tak. Polecają, no. Dobra. Nie zastanawiam się i tak. Nie zagłębiam w to. Chcemy sprawdzić. Nie wiem, czy bym... zaryzykował... Jak mnie przypasi, to ogólnie ja wrócę do tego siodełka, co miałam wcześniej od XLC. Ale w sensie to kupisz? No kupię nowe, no bo nie chcę sobie niszczyć spoda. W takim bądź razie chyba możemy się z Wami pożegnać. Jeśli macie jakieś pytania, propozycje, to walcie jak w dym w komentarzach. A jak coś Wam się nie podoba, to napiszcie co. O, no. Bo... żygające emotki nie mówią zbyt wiele. Jezu, no nie chciałem tego tak ująć, bo jeżeli coś Wam się nie podoba, to po prostu napiszcie, bo chcemy wiedzieć, chcemy się rozwijać, chcemy wiedzieć, co nie gra, co warto poprawić. O, tak. Na pewno merytoryka, ale... Wyciągamy wnioski, ale... albo coś zmieniamy, albo... Tak, my testujemy łopatologicznie, niektórzy testują na jakichś, nie wiem, arkuszach Excela, porównują różne... małe cyferki, które nam na dobrą sprawę nie są za bardzo potrzebne. Jeżeli chcecie, lubicie takie rzeczy, to idźcie tam. Tutaj tego nie będzie, bo po prostu my nie jesteśmy inżynierami. Nie będziemy się też w to bawić, nie potrzebujemy... Ja nie mam czasu na... No. I to nie jest tak, że ja hejtuję, po prostu no, są kanały różne, o różnej tematyce. Tam też lubię czasami sobie posłuchać pewnych rzeczy. Mamy kanał dla biedaków. Mamy kanał dla biedaków. Że jeżdżą na roweru. Tak. Zagłębiałem się. Mam wrażenie, że też nie wszystko, co jest... Nie wiem. Nie wszystko, co jest bardzo naukowo drążone, się sprawdza. Zresztą ile razy było już mówione, że na przykład pedały zatrzaskowe są lepsze, potem, że nie są lepsze, zaraz że znowu lepsze, albo że nie wiem, masa rotująca koła jest, a potem jej nie ma. Także wiecie jak to jest. Ja już podchodzę z lekką dozą... No jeszcze było gravel do wszystkiego, gravel jednak nie do wszystkiego. Później wymyślą coś innego i będę znowu... Coś... Taki jest świat. My mamy swój. Dobrze. Damy znać na dłuższej trasie jak to się sprawuje, ale to myślę nie będziemy robić osobnego filmu odnośnie tego czy wytrzymało, tylko po prostu w czasie filmu powiem. Obserwujcie także... i czekajcie. Nie znacie dnia, a nie godziny, kiedy podsumujemy test siodełek. No, tak. Dobra. To my się z tego miejsca żegnamy. Wiosna na dobre, już dzisiaj znowu deszczyk nas spotkał. Dwa razy. Słoneczko też było, przygrzało, fajnie. Także sezon, myślę już sezon. Taki full, inclusive. Można zaczynać. Dobra, nie gadaj, jedziemy.